2008-2009, ale też otworzył szkoły podstawowe nr 15 i gimnazjum nr 7. O zabranie głosu poproszę panią dyrektor. Słuchajcie, sprawdzaliśmy wyniki ankiety, taką niedawno robiliśmy pod tytułem funkcjonowanie szkoły. Było pytanie, co najbardziej lubimy w szkole. To się okazało, że najpopularniejsza odpowiedź była jaka? Zgadnijcie. Wakacje. Słuchajcie, pewnie gdyby nauczyciele odpowiadali na taką samą ankietę i rodzice, to odpowiedzi byłyby podobne. Wszyscy czekamy z utęsknieniem na ten wspaniały okres wakacyjny, letni, wakacje. Wakacje to słowo, które kojarzy nam się z ulgą, z momentem, kiedy wreszcie skończy się szkoła. A kiedy przychodzi ten moment, kiedy przychodzi taki dzień jak dziś, okazuje się, że to uczucie ulgi wcale nie jest głównym uczuciem, które nam towarzyszy. Jest dla wielu z nas ta chwila momentem wywołującym całkiem inne emocje. Całkiem inne u dzieci klasy pierwszej, które po raz pierwszy będą miały wakacje. I bardzo im gratuluję, że mają za sobą już pierwszy rok nauki. Kończą rok pierwszej klasy pierwszymi swoimi świadectwami i satysfakcją i dumą mogą po raz pierwszy iść na wakacje do domu. Gratuluję tego serdecznie rodzicom, że też ukończyli ten pierwszy rok nauki razem z swoimi dziećmi i zasłużyli na pierwsze wakacje. Dla wielu z Was są to kolejne wakacje, po prostu moment, kiedy wreszcie kończy się szkoła, czas wziąć świadectwo pod pachę i wreszcie odpocząć. Ale dla grupy naszych kolegów z klasy szóstej, a przede wszystkim z trzeciej gimnazji, to moment, gdy się nagle okazuje, że w sercu żal, że w oczach łzy. Po co? To jednak nie najbardziej ulubione w szkole są wakacje. Kiedy się żegna szkoła i nie mówi jej do widzenia, wtedy czas pomyśleć, że może czegoś żal. Że jednak tu zostało kawał naszego życia i w tym momencie miarą tego, jak wiele siebie daliście tej szkole, jest to uczucie żalu, tęsknoty, refleksji, że jednak to było moje miejsce na ziemi przez tyle lat. I dla nauczycieli, którzy kształtowali Was od najmłodszych lat, to też jest moment, w którym myśleliśmy, że będzie uczuciem tylko radości, ulgi i satysfakcji, wypuszczanej w świat. Nagle się okazuje, jak przyszło nam usiąść naprzeciw Was, to okazuje się, że zostaje w sercu wielki żal. Bo tylko w tej szkole, w takiej jak ta, żaden z Was nie odejdzie stąd niezapomniany i anonimowy. Każdy z Was dla swoich nauczycieli, a przede wszystkim dla wychowawców, przez 3 lata Pani Kaczmarek, przez 6 lat Pani Adamskiej, życia z Wami to wielki szmat czasu, ale wielki czas oddania, poświęcenia, pracy wytężonej, by oddać Wam to, co potrafimy najlepiej. Naszą wiedzę i dowód tego, jaką Wam przekazaliśmy, jaką nam wiecie, jak ją wykorzystaliście, ile wysiłków dołożyliście, to jest świadectwo. Ale to jest taki dowód namacalny, który weźmiecie dzisiaj i pójdziecie w nim świat. Ale tak naprawdę największą satysfakcję sprawi nam to, czy poradzicie sobie w życiu. I tego mam najbardziej.
żebyście byli dobrymi, mądrymi ludźmi, uczciwymi, szlachetnymi, pracowitymi, umiejącymi cieszyć się życiem dla siebie, ale umiejącymi też dawać radość wszystkim tym, którym dzisiaj wyzwaliśmy ze mną. I to było przede wszystkim naszym celem. Celem nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców, pracowników tej szkoły, żeby taką młodzież ukształtować. Bo to wielki szmat życia. Większość z Was tu zaczynała w wieku 6 lat. Po raz pierwszy kontakt ze światem zewnętrznym, wyrwana od rodziców, od kochanych dziadków, od tej opieki najbliższych. I przyszło nagle być uczniem, kolegą. To tu uczyliście się nie tylko czytać, pisać, liczyć, stawiać pierwsze kroki w swojej edukacyjnej karierze, ale także uczyć się żyć. Żyć obok innych dzieci, obok innych kolegów. To tu każdy z Was miał szansę i nikt z Was ich nie zmarnował. Zaistnieć jako ja, indywidualność. Ja jako Mateusz, Dawid, Ania, Judyta, Roxana, Patrycja. Nikt z Was nie odejdzie niezapomniany. Każdego z Was pamiętamy, jak się uczyliście, ale także jak występowaliście, jak graliście w zespole, w chórze, jak wspaniale reprezentowaliście nas na zawodach sportowych, ile radości i dumy nam stworzyliście z tych swoich sukcesów. A czasami, kiedy się noga potknęła, pamiętamy te wspólne, trudne chwile, jak sobie z nimi radziliśmy, jak z nich wybrnęliśmy, jak sobie z nimi poradziliśmy, to najlepsze to, że dzisiaj tu siedzimy wszyscy razem i z dumą i satysfakcją kończymy tą szkołę. Dlatego dziś to moment i pożegnań, ale też i gratulacji, ale także i życzeń, by ta edukacja, którą to wybraliście, to wychowanie, które to wybraliście, zaowocowało w Waszym przyszłym życiu w taki sposób, byście byli dumni ze swojego życia, by świadectwa, które dzisiaj odbierzecie od Pani Kardynałowych szkół, które mają być spełnieniem Waszych ambicji, byście wyszli z wiedzą, z satysfakcją, że teraz sobie poradzę w tym już trudnym, dorosłym życiu. Bo życie dziecięce i nastoletnie przeżyliście tu z nami. A teraz czas iść już prawie całkiem, odpowiedzialne samodzielne życie. Bo szkoły średnie to już czas samodzielności. A za chwilę także i do swego własnego życia. Życzymy Wam, by w Waszych sercach zostało tylko ciepłe uczucia związane z tą szkołą, ze szkołą podstawową, z gimnazjum numer 7 i wszystkimi dorosłymi, którymi się spotkaliście i rówieśnikami, żeby przyjaźnie przetrwały lata, a trud wychowawczy przełożył się na Wasze udane dorosłe życie. Tego Wam życzę. Gratuluję dzisiejszego ukończenia szkoły. Wam, nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim wychowawcom. Przyrzekamy rozwijać.
rozwijać w sobie cechy patriotyzmu, koleżeństwa, pracowitości i sumienności. Przyrzekamy szkole i społeczeństwu, że cały nasz entuzjazm i wszystkie siły wykorzystamy dla dobra i świetności Rzeczpospolitej Polskiej. Przyrzekamy swoją postawą i nauką przyczynić się do przysporzenia naszej szkole lubnych tradycji, a nauczycielom i wychowawcom chociaż w części wynagrodzić w ten sposób ich trud włożony w nasze kształtowanie. Przyrzekamy wielkiemu patronowi, Mikołajowi Kopernikowi, starać się i naśladować go, ofiarności i samozaparciu. W poszukiwaniu prawdy dla dobra i postępu ludzkości. Yes.
najlepszych, ona już sama wyszła bez czytania. Ponoć jak te kwiaty będą na końcu wręczane, szóste klasy i trzecie, bo nie wiem, to nie wiem, podziękowanie mają, mają złożyć. To jeszcze tam mam te, na Discordzie z Kowalem, który rozmawia z tym, że mamy dzisiaj wręczyć. Doprowadzam to powiedzieć. Dobra, dobra. Krystyna, jaki tam jest najczęstszy punkt programu? Przed akademią? Przed akademią jest w sportu. Musimy wręczyć nagrodę. Ja rozmawiałem z panią dyrektor. Rozumiesz? Przed samą akademią. Uzgodnione. Tam wszystko czeka. Zakulisowe rozmowy. To jest złe ten. Fryzowałeś, koleżanko. No świetnie wygląda, jestem taka tutaj, mogę takich mężczyzn żegnać. O, model. Dobra, o, to jest prawdziwa Pocahontas. Anna Maria Schinwiga.